Yubaba w ten sposób? Ja zagrywam... Ojeju! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie rankę do trójki. Nasza ranga to Grand Champion 3 Divizja pierwsza, a ja chyba nie będę przedłużał, także widzimy się w meczu. No i dobra, wiecie co? W przeciwnym teamie jest ziomek, co ma taki nick jak pewien Polak, ale patrząc po to, z kim gra, więc... Patrząc po tym, z kim gra, raczej to nie jest Polak, więc nie odblokowujemy czatu dobrze dla wszystkich. Oj, dobra, Mr. Messi, czy tam... No dobra, Messi, kolujmy go to w ten sposób. Się troszeczkę wywalił i Yubaba zdobywa pierwszy punkt. No i super. Tutaj korzystając, że leci powtórka, chciałbym wam powiedzieć, że już istnieje ten drugi kanał, o którym jakiś czas temu pisałem. Nazywa się on EDEK Plus i myślę, że właśnie tam będzie się pojawiała też częściowo seria Progress League, w sensie nie będzie nazwana Progress League. Zresztą na tym kanale już też nie jest nazwana, ale na miniaturce nie będzie napisu Progress League. I no tak zwyczajnie na głównym kanale nie ma za dużo czasu na takie nieedytowane odcinki, to znaczy nieedytowane odcinki ze stricte rankedów, bo zawsze wyjdzie to jakieś nowe auto, jakiś nowy tryb i tak dalej. A żeby nie spamować tutaj aż tak bardzo filmami czy coś takiego. Dobra, może nie będę o tym już gadał, po prostu możecie wbić i tyle. O, z tego może być kolejna bramka, dokładnie, ładnie sobie pograli tutaj teammatesi. Gramy z randomami, w sensie każdy jest tutaj osobno, w przeciwnej drużynie jest cały zespół, trzyosobowy, każdy jest wyparty. Ja jestem po środku, można sobie followować, mam to, w ogóle ciekawie, że z prawej strony ten Yubaba przejmuje wznowienie. Ale jak kto woli, nie ufa chyba drużynowym. Oj, słusznie, że nie ufa, tak jak teraz patrzy, co tu się wyprawia. Dobra, zostajmy w bramie. Okej. Udało się to jakoś wybić. Będę troszeczkę lastem. To znaczy troszeczkę, bardzo lastem. Bo mnie troszeczkę skrócili, to chciałem powiedzieć na początku. I nie trafiłem w piłkę, przez co pada bramka. Dobra, moja wina. No ale cóż, zdarza się. Zaraz trzeba to jakoś odkupić. Yubaba jedzie do wznowienia. Okej, ja sobie poczekam na długim słupku na wszelki wypadek, jakby mistrzał życia wyszedł. Podam do naszego na lewo. Trzy kropka. Trzy, albo tam trzy podłogi, nie wiem. Czekajcie, no trzy myślniki nawet. Mocne wybicie, na szczęście nie leci w bramę. Chciałem zniszczyć tego gościa, ale się nie udało. Okej, Yubaba wybija. Oj. Dobra, może się po prostu cofnę. Ale tak nie bardzo, żeby być cały czas pod grą. Wyskoczył razem ze mną, mam wrażenie, że to była moja piłka, ale... No, trzeba się tutaj też dostosowywać. Zdążymy to wybić, dobre wybicie, ale... Dobra, walimy do niego. Aj, kurczę, chyba się nie spodziewał. Tak strasznie agresywnie do niego zagrałem, ale... Nie miałem lepszego wyjścia, tak mi się wydaje. Zbieramy przyspieszenie, nie powinni mieć bardzo mało. Spróbujmy też zniszczyć typa, niestety podskoczył. Ja sobie skakałem na wypadek, jakby Yubaba nie wyskoczył. No, ktoś musiał polecieć do tej piłki. On już nie ma flipa, także nie będzie większego zagrożenia. Przeskoczę pierwszego i tutaj wyskoczyło dwóch, także teraz szybki kontratak mógł być, ale nie ma. Dobra, zagrajmy. Po prostu przejdźmy kogokolwiek i będzie git. Spoko. Yubaba w ten sposób, ja zagrywam... Ojeju, matko boska! Ale on to zrobił! O nie, no powiem wam, że oczywiście, że planowane. Ale niesamowity kącik, nie no, jestem z siebie dumny. Na odcinku takie bramy ładować. No, musicie zostawić teraz subskrypcję chyba. Tak mi się wydaje. Ale nie, no naprawdę jestem pod wrażeniem, że to zmieściłem. Dobra, nie będę już gadał głupot. Widzieliście to pewnie w intrze. Więc trzeba zmienić temat. Troszeczkę strasznie ofensywnie. Czemu mówię troszeczkę? Dobra. Ustawię się defensywnie na wypadek, jakby piłka miała lecieć w naszą bramę. I wykopiemy. Można to dobić za chwilę? Dokładnie, można to dobić. Już miałem narzekać, że nie trafiłem w bramkę, ale...
przeciwnik pojechał po boosta zamiast zabezpieczyć tyły i się to zabezpieczyło, skończyło pozytywnie dla nas. Yubaba ciśnie do wznowienia. Dobra, jestem po lewej stronie, on powinien flipnąć, ale nie było to za bardzo podanie. Dobra, Yubaba jest po lewej stronie, to sobie wezmę, przyjmę. Niestety oddałem trochę tę piłkę i pada bramka, wylew w defensywie, wylew na środku. Nie ma co tego, nie ma co tutaj drążyć, no. No, podziało się zdecydowanie. Nie tylko ładne bramki padają, ale też takie. Dajesz myślnikowy. Bez sensu wyskoczyłem, byłem spóźniony, ale poczułem taką potrzebę. Po prostu głupi instynkt i tyle. Dajesz myślnikowy. Wywalmy to jakoś, żeby troszeczkę czasu zebrać i jeszcze strzelimy bramkę, bo jesteśmy kozakami, no co ja tutaj będę ściemniał. I jeszcze zniszczmy typa, żeby pokazać dominację. Przeciwnicy wychodzą. No nie no, z takim Edkiem nie ma co się w ogóle stawiać. No i okej, kolejne spotkanie. Ci sami przeciwnicy, inni teammate'ci. Mam nadzieję, że on nie ma na co dzień. A zresztą, dobra, już nie będę gadał tego, mam nadzieję, że po prostu robimy swoje. Nie ma co patrzeć na punkty umiejętności teammate'ów. Ładne uderzenie. Dam do prawej, może on będzie chciał strzelić. O, jest tutaj, także fajnie wyszło. Dobra, wyskoczę, mimo że byłem spóźniony. No, nie powinienem skakać, może tak to powiem. I dwójka jest w naszej bramce, także jak to skontrujemy, to będzie bardzo pozytywnie. Ale na razie daleka droga do tego. Dam do prawej znowu, bo tam widziałem Rabona. Rabona, kurczę, jak to zagranie w piłce nożnej. Że jest jakiś Brazylijczyk ten Rabon. Co to się dzieje? Strasznie dużo ludzi wylatuje w powietrze do nie swoich piłek. Ale okej. Okay. I jest pusta bramka, jak to Forgi szybko uderzy. Trochę za wysoko. No i niestety nie będzie punktu dla naszej drużyny. Zabiorę przyspieszenie ze środka. Do tego mogę wylecieć. Jakoś robimy presję. Nie zagrałem tego zbyt dobrze, ale przynajmniej próbowałem. Tak, tego jestem pewien, tak mogę powiedzieć. Dajesz, Forgi, do mnie. Pięknie. I nie mam, dobra, wylałem się na maksa. Źle to przeczytałem, za bardzo do boku. Okej. Forgi. O, zniszczył go, super. Ja jadę. O, jest bramka, dobra. A napiszmy nice one, żeby zbudować morale w drużynie. Zresztą oni grają razem, więc... Aha, on napisał ty, czyli thank you. Ale dlaczego na to zwracam uwagę? Że to napisał, a nie użył szybkiego czatu. Może nie ma zbindowanego, nie wiem. Wątpię, żeby nie miał, ale... Dobra, kij z tym. Tutaj ładna próba przeciwników. Prawie odgapili moją bramkę z poprzedniego meczu. Widać, że im się musiała podobać. Kappa. Aha, myślałem, żeby go bumpnąć. I zbyt ofensywny wyjazd Lasta. I tracimy bramkę na 1-1. Troszeczkę, no, podpalił się Forgi zdecydowanie. Nie był pierwszy do tej piłki. Wyleciał zamiast zabezpieczyć tył, no ale cóż. Widać, że jest strasznie napalony na bramkę. On chce zdobywać bramki. Czy tam gole, punkty, cokolwiek. Okej. Okay. O, wylew. Ale ten wylew ograł naszego zawodnika. Na szczęście Mr. Messi był na prawej nodze. Kurczę, ale suchar. Okej. Nie wiem, jak to teraz można skomentować. Wywalenie w sufit. Nie będzie z tego nic groźnego, bo mu boosta nie wystarczy. Rabon zakrywa. Jak się tutaj wpierdzielę, to może coś z tego wyjdzie. Dobra, jednak... Wybili. Dobra, przyjął. Liczyłem, że nie trafi całkowicie, ale tak się nie stało. Zagranie na lewe skrzydło do Forgiego, który nie był aż tak bardzo gotowy. O matko boska, Częstochowska. To było nieprzewidywalne, przynajmniej dla mnie. Dobra, musimy wygrać to spotkanie. Pełne skupienie. Oni jadą na prawo, więc spowoduje, żeby na pewno tam piłka nie trafiła. Jestem cofnięty. Forgi, nie wiem, czy jest pierwszy. Rabon.
No, dobrze, że przeciwnicy też mają czasami wlewy. Tutaj flip reset. Zagrajmy do środka, wrzutka. Czy będzie taka groźna, nie wiem. Okej. Dobra, dookoła nich. O, proszę, ktoś! Dobra, nie spodziewali się, że w ten sposób dogram. W sumie sam się nie spodziewałem, więc nic w tym dziwnego. Traf to. Okej, super. I z tego może być bezpośrednio bramka. Nie trafiłem. On nie dobił. Wejdź, piłko, dobra, jest gol, 2-2. Ale tutaj była chwila zamotania po raz kolejny. A, fajnie przeczytałem, gdzie się odbije piłka, natomiast skierowałem ją za bardzo do prawej. No, mój błąd mechaniczny, ale... Dobra, napiszmy, żeby pojechał do piłki. Pojadę defensywnie. Rabon sobie zagrywa do narożnika. Okej, nie wiem, czego się tutaj spodziewać. On to powinien mieć spokojnie. Dziwnie, że do tego wlecia w ten sposób. I Rabon, ładuj. Dobra, nie trafił. Ale sam zamysł był dobry. Bardzo dobre podanie od Forgiego. Okej. Gramy jako trzeci z drużyny, więc tak trochę będę zabezpieczał, ale Forgi mnie tutaj ściął, bo już do tego wyjeżdżałem. Natomiast zdobywa punkt, więc nie ma co się tutaj na niego denerwować znowu. Jeżeli, no cóż, że nam trochę zabrał pozycję. Zdobywa bramkę, więc można mu wybaczyć. Napiszę, że poędę po prawej stronie. Może do nas dograją. Ten mecz gram trochę bardziej jako support taki, ale... A, takie spotkania też są jak najbardziej. Wybijamy piłkę do narożnika. Tutaj wybijmy to jakkolwiek. Rabon to podbija. Ja to wybijam. I open, Rabon, dobra, wykończył to bardzo ładnie, 4-2, czyżby miało być 2 mecze i 2 wygrane? Na to się zapowiada. No i dobra, przeciwnicy po raz kolejny wyszli, także dzisiaj dobry odcinek, bardzo ładna bramka. Myślę, że wam się podobał, to znaczy, nie wiem, mi się grało dobrze. Mam nadzieję, że wam się dobrze oglądało. Na zakończenie jeszcze jedynie przypomnę o zostawieniu jakiegoś lajka. No i już nie będę przedłużał, elo elo.